Ah, está muito mal, né? Zobaczymy, jak indeks się zachowuje. 4 godzinki. Ja też mogę wykasować. Okej, okay, tutaj doszedł do oporu. Cześć wszystkim. Siema, siema. Tu jest jakiś opór. Zobaczmy to z nowego, jak wygląda. Na razie to powyłączam. Tu się zbudował jakiś kanał. Tak. Mamy to do przetestowania. Tutaj nie przetestowaliśmy tego. Weźmy sobie ten ostatni impuls. Refa zakupu. Dobry, dwudniowy. Dwudniowy. Tu jest jakaś strefa reakcji. Tu reagują. Widzę, że. Czyli indeks będzie się prawdopodobnie wzmacniał. Tylko on może zrobić, pokażę wam z 15 minut, co on może zrobić jeszcze. On może zrobić takie coś. Tu impuls, zejście. Dobra, teraz mogę włączyć złoty papier. I 3 minuty. On to pokazuje. Czemu złoty papier? Bo mi się sprawdza, wiesz? Lubię ten A. wskaźnik. Jak ten wskaźnik się nazywa? Znaczy, to jest mój, tylko nikt nie znajdzie mnie. Aha, tylko masz ustawione pod siebie. No, stworzony spór. No. Okej, dobra, to tu mierzymy. Pięknie odbicie od 50. Teraz sobie zaznaczę te poziomy. Dobra, to już mogę skasować. Poziom. Dobra, to już wiem. Teraz przejdźmy na złoto. No tu w ogóle dobrze, dobre przeczucie miałem wczoraj, że no to zatrzymało się i nie chciało iść.
tej firmy. Właśnie jedynka tutaj był to wsparcie, nie? Zobaczcie. No i miało dojść do tej jedynki już odbicie, odbicie, odbicie i mówię, No o. ale już niewiele brakowało, także. Dobra, tu już jest, można wykasować. Ale tu mamy. Ktoś w pozycji? No i czekamy, czekamy, ile mamy. Do otwarcia mamy. Siedem minut. No to już było ładnie, bo to już było 51 pipsów. No i teraz się ładnie przeszykujemy. Do wejścia. Dobra. Już piszę zamknąć złoto. Typu. Zamykamy to złoto. Dlaczego? Bo on widzę, że tu nie ma siły przebić tego wierzchołka. Kurde, no co, weszło czy nie są? Weszła, weszła dwa razy. Dwa razy? No. Widziałem raz. Okay. No i teraz spokojnie poczekamy, co oni kombinują. Tutaj widać RSI też słabnie, nie? Nie ma tych wyższych. Bo tutaj widać, zobaczcie, tutaj mamy. Czyli wysoko, czyli jak tu jest RSI wybite, no to mamy, Czyli że musi jakaś reakcja być. tak, że jest trend, no mocny trend wzrostowy, nie? I nagle, zobaczcie, i nagle RSI zaczęło słabnąć, nie? Szło w dół, już nie było tych wybić. A tutaj zaczęło konsolidować, nie? I to może być jak wczoraj to wybicie, nie? Wybicie stop lossów. Pamiętasz, Marcin, wczoraj? No, no, no. Tak Podobna wczoraj. sytuacja, nie? No. No i teraz sobie poczekamy na tych 3 minutach, co się stanie. Ja o dzisiaj miałem o 6 pobudkę. Pies mnie obudził, bo szerszeń wleciał do mieszkania i zrobił mi akcję. U nas w nocy zaczęło tak padać, że też się przebudziłem. O nie, 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 Widzę, nie że znowu padało. się na deszcz zbiera. A pada się, bo to już czytałem. Poczekaj, mam padę. No, zobaczymy. O 9. Tu kurde już zaraz, ale na 50%. O 10.70. I to kurde, jak zacznie padać, to do 17. Okej. Okay.
Kawka jest zrobiona. A my Już po śniadaniu. zrobimy sobie tak, nie? Teraz o 9 sobie uszykujemy wszystko. Później możemy sobie włączyć się o 12, zobaczyć, co się dzieje. I później, wiadomo, że trzeba też obiad zrobić, muszę ten. I później można, znaczy trzeba 14:15, nie? Zobaczymy, jak tu się otworzy te rynki. Sobie posiedzimy. Może jakieś nowe te przetrasowania. I później wieczorem jeszcze jeden. No teraz czekamy sobie minuta. Ależ widać, zobaczcie, nie ma siły, nie? Nie ma siły do góry. Może tu będzie jeszcze jeden cykl jakiś. A na minucie, jak to wygląda? Tak. Głowa. Tu mamy. Muszę przesunąć. A ja bym raz oczy mogę 5 do patrzeć. Ja bym sobie dodał. Dobra, 9. Czekamy. A jak się zachowuje indeks? Nie dał rady. Ale tutaj zobaczcie, poszedł impuls. Przebił. Przebił tu. Sygnał przebił M. Tak samo było podobnie tutaj, zobaczcie. I kontynuacja wzrostu. Tu może być podobnie, trzeba czekać. Tu jest jakiś też silny opór. Zobaczymy, co oni zrobią. Mam też tą M taką, to jest EMA 100. Ona jest tutaj naturalnym wsparciem. EMA 100? Tak. No, czekamy, czekamy. Ale już widzę, że słaby jestem.
Próbujmy. Złoto na sel. Próbujmy. Tak zachowawczo zagramy sobie niski ten. Żadnych pochopnych. Bo ja widzę, że indeks pójdzie do góry, to złoto na dół. Mierzę sobie ten impuls. Zagram jeszcze 1 do 2. Jest podane, doszło, tak? Jest. Okay. Czyli mamy do zgarnięcia, ile tu jest? 47 pipsów. Okej, okay, mamy to. Zobaczmy indeks. Tak myślałem, w górę. Ale nie może przebić tego oporu, nie? No też. Ale to mnie wygląda, zobaczcie, impuls i to jest flaga, zaraz to. Ja mam tak, że ja to nazywam trójkę. Zawsze rano, jak ten, to albo na amerykańskie wysyłam jedną taką pozycję małą, taką trójkę i ja to nazywam. I albo górę, albo dół. I jeżeli mi się to spełni, to co myślę, to później dokładam pozycję, nie? Jeśli nie, no to wysyłam małą pozycję, mały stop loss i tam za dużo nie stracę, nie? Aha. Na tej zasadzie. Tak. No, że nie wchodzę, no po prostu wszystkim od razu, tylko spokojnie sobie ten, nie? Patrzę, co robi rynek, nie? Czy jest zgodny z moim strategią, nie? Czy przemyśleniami. Jeśli będzie ok, na przykład, nie? Czyli, że tutaj będzie spadki. Bo to będzie impuls tutaj. I później sobie poczekam na korektę. Tira, sorry za psa. Poczekam sobie na korektę i pójdę zgodnie z trendem. A to przeważnie korekty zawsze są do oporów. Czy jak to Tak, tutaj masz jakiś.
Czy tak wnioskujesz zawsze? Dziubek, możesz zamknąć drzwi? Dziubek, możesz zamknąć drzwi? Tak, no to mi dość. Tu jest jakieś parcie. Tu na pewno. No zobaczymy, co z tym zrobię. Tu też jest właśnie indeks ważny. Tutaj na RSI też sobie możecie robić FIBO, bo to wszędzie działa. Zobaczcie, mieliśmy impuls. Korekta 38 tutaj. Mówię, tak powinien zrobić. Nie, tak, dobrze. To jest raz. Zobaczcie, ile można zobaczyć z RSI. Później weźmiemy sobie cenę, to widzicie, a RSI pokazuje nam wzrost. Widzisz? Czyli tu dywergencja. Cena idzie do góry, znaczy cena idzie na dół, RSI pokazuje wzrost. To jest wybicie, spadki. No to jeszcze trzeba się utrzymać, to nie znaczy, że pójdziemy do góry. Ja chciałbym zobaczyć wybicie, korekta, kontynuacja, takie coś, nie? Taki schemat. Czyli dywergencja to są fałszywe wskazania, czy na czym polega ta cała dywergencja? Po prostu cena już nie ma siły tutaj. Tu jeszcze ludzie kupują i No. cena, czy tu sprzedają. Cena idzie w dół, ale już nie ma No takiej. ale wskaźniki idą do góry, nie? Że niby powinno iść tak Pokażę, samo, nie? że tu jest koniec, już jest praktycznie końcówka wyprzedaży, nie? Czy to też może oznaczać w przyszłości zmianę trendu, czy nie? Tak. Dokładnie. Dokładnie. Jeszcze, jak to skończymy, zaraz wam pokażę jeszcze, jak to wygląda na 4 godziny. Tam dywergencja. Zobaczmy wiadomości dzisiaj. Czy coś ciekawego tu się. O 13 wiadomo, tak. O 13? Z Ameryki. No, to słabe jakieś. Potem 14. 15:45 to może być inflacja w przemyśle, usługach. O, stopy procentowe na Kadzie, no też może coś tam zabujać. No tak to spoko dzisiaj znowu. Ale jutro będzie chyba. Tak, PKB. No, jutro. Bezrobotni. O, jutro będzie się działo. Czekamy za tym właściwym ruchem.
No, właśnie pisałam z tą dziewczyną, bo ona mówi, że w tym samym czasie nabiło sobie nie ma, do godziny 15. Ten powiedziała, że albo jedna, albo druga. Też muszę pan się jednak oglądać. No walczą, walczą na razie. Na razie spokojnie to idzie. Wczoraj też było widać, jak no, wieczorem już nie było tyle kapitału, że to tak konsolidowało. Mało kasy było na rynku, nie? No, walczą, walczą. Ale tutaj była dzida na indeksie. A to jest podpucha, już wracają. To jest manipulacja, moim zdaniem. Po świecach widać, żeby to chciało iść w dół. Nie, właśnie nie, właśnie widać, że ten knot. Ale ja patrzyłem na złoto teraz. Aha, złoto, okej, dobra. Nie, ale no tutaj to tak. I tak często robią. Najpierw wywalić tych małych, a potem zrobić swoje. Ale nie ma takich szalonych ruchów. Nie. Są wakacje i te świece są takie małe, widzicie? Kurde, na złocie takie świece? Spokojnie, my tu mamy czas. Robię na czarno. Mamy. Wszędzie walczy.
Cześć wam. Siema, siema. No witam. Zasnęłam. No, końcówka. No, tam jeszcze 7 minut. To. Na razie walczę. I co ciekawego było? Właśnie nic ciekawego. No właśnie nie ma nic. Nie ma pieniędzy na rynku. No to nie czekamy na take profit. Jaki take profit? Nie, no czekamy na take profit. Spokojnie. Aż No bo tak. napisali, żeby zamknąć złoto. Nie. No jak to A to nie? wcześniej, jeszcze przed otwarciem rynków. Ha, kurde. No, to dużo przespałeś, no. Moja wtopa. My jesteśmy na sel. A właśnie, no, właśnie widzę, bo wcześniej na baj. No i tam nie było perspektyw. Zobacz, tutaj byliśmy na baj, nie? Poszło ładnie, bo było tam 51 pipsów. Była cofka, ale zobacz, tu nie ma siły iść do góry, nie? Nie ma tyle kasy. No. Zobacz też RSI. Też jest. Idzie bokiem, nie? No. Nie ma kapitału na rynku i dlatego Na wakacjach są? byś musiała od początku, to jest nagrywane, nie? Sobie zobaczyć. I po prostu ja wysłałem taką czujkę sobie na sela i tak tam sobie zobaczysz powtórkę, no to. No i tutaj też właśnie. No nie, no w koło się kręcą, góra, dół, góra, dół. Właśnie, no. Te są manipulacje. No patrzymy na indeks dolara. On tu wygląda wzrostowo, ale też nie ma siły. Za bardzo tutaj rozłożyłem na RSI FIBO. I też był impuls. Zejście do strefy tutaj 21. Tutaj widać dywergencję wzrostową. Wydarzy. No i zoom teraz sobie zrobimy, później sobie zrobimy około 12. I na A pewno. jakie, No. no, jaki tam masz ten RSI? 14. A. 14 i SMA, długość 14 i dwójka. Okej. I źródło zamknięte, nie? No wczoraj tak samo było, nie? Wczoraj identycznie było. Wieczorem też bokiem szło. Dlatego kazałem zamknąć, nie? Bo tam się No ja, nic się no. nie działo, nie? Tam do tych profitu dwa razy dochodziło i się cofało, nie? I cofało. No i dlatego napisałam ci na Telegramie, że ja sobie widziałam to i zamknąłam z palca, bo już kilka razy tak miałam, że było blisko take profitu, a ja jeszcze czekałam, czekałam i później wywaliło na SL. Poszło, wiesz, w drugą stronę. Dlatego jak widzę, że po prostu jak jestem przy tym, to po prostu jak widzę, że jest blisko, no to już nie czekam, tylko zamykam. No i dobrze mieć taki. No, tylko nie zawsze mogę, no. A czasami, wiesz, a czasami po prostu dobrze myślę i ten, kurczę, wywali mi SL na 5 pipsów, czy wczoraj na 7, no i poszło do góry. Brakło mi 7 pipsów, wiesz? Za niski był. No i poszło tam, gdzie chcę, no.
Bywa i tak. No, i wtedy nie zagrałam, bo sobie pomyślałam, że znowu mi braknie 5 pipsów, a mi nie brakło, no i No to ja wczoraj sobie. tak samo zrobiłem. Te kombinowałem po prostu, nie, chciwość, partyjność, po prostu wszedłem na M30. Nie. A to nie, że chciwość, tylko po prostu. Znaczy ja u mnie wczoraj, no po prostu A. M30 i no tam już inaczej, nie, to działa niż M3, A30, czy tam 15 nawet. No tak. A mówię, spróbowałem M30, no i nie poszło. No nic się nie Ty, dzieje. a No. może będziemy grać na tych Czech tych. Na Czech, no. No. Tylko po prostu sobie próbowałem na tym, nie? Na myszy chciałem zobaczyć. Patrzę na też na 15, co tu się dzieje. No ale to już, wiesz, jak już tamto ci działa, to już nie ma co, wiesz, szukać, tylko po prostu na tym lecieć i koniec. Tu widać, no na 15. No spadkową mi pokazuje, nie? Tu się bujają. Cześć Sebastian. No tu było widać, zobaczcie, że to jest fake, nie? To jest indeks dolara. Poszli. A zobaczcie, gdzie jest. Tutaj, nie? Tutaj wyszli poza Bollinger, tutaj nie. I to już było widać, że jest manipulacja i zaczęli się cofać, nie? No to cześć, Seba. Niech przełamie jakiś opór wsparcia. Tak samo nie wiem, czy zauważyliście, pewno ci, co w nocy, Sebastian, zauważyłeś, że też.